Hej kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj film, na który niektórzy czekali, do którego się też zbierałam i jakby co chwilę miałam nie po drodze, bo raz byłam chora, drugi raz byłam na urlopie i tak wiecie, cały czas nie umiałam jakby do tego filmu się przygotować i ogólnie go zrobić. Na szczęście już mi się udało, więc zaczynamy. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o produktach, a w zasadzie o produkcie jednym, który jest jakby w trzech wersjach, a mianowicie o balsamie do demakijażu. Balsam do demakijażu jest w ostatnich czasach bardzo, bardzo popularny. On przyszedł do nas, przywędrował do nas właśnie z tej pielęgnacji azjatyckiej. Zaczęło go produkować coraz więcej firm, także firm polskich, nie tylko firm jakby drogeryjnych, typu na przykład Bielenda czy inne, bo też już zaczęły wprowadzać takie produkty, ale też firm małych manufaktur polskich, które produkują kosmetyki naturalne i to bardzo właśnie zwróciło moją uwagę, bo ja jakby w ostatnim czasie przeszłam na tą naturalną pielęgnację. To cały czas powtarzam, że mój kanał nie jest kanałem o kosmetykach w 100% naturalnych, tylko i wyłącznie. Natomiast ja w ostatnim czasie zaczynam powolutku sobie przechodzić na te kosmetyki naturalne, bo to mi jakby bardziej służy mojej cerze, bardziej mi pasuje i jakby no, widzę tutaj wiele więcej korzyści niż w kosmetykach drogeryjnych. Chciałam te balsamy porównać do balsamu czarszki. Jeżeli nie wiecie, o jakim balsamie czarszki mówię, to ja na dole Wam oczywiście podlinkuję film do właśnie o tym balsamie myjącym do demakijażu. Ja miałam balsam do demakijażu czarszki, miałam te balsamy, o których dzisiaj będę mówić, więc mam o nich wyrobione zdanie, stosowałam je przez długi czas. Mam naprawdę bardzo dużo tutaj uwag pod ich kątem, zarówno pozytywnych, jak i tych niepozytywnych. Także myślę, że na pewno będzie to ciekawy film, także zostańcie ze mną. I przechodząc już, nie przedłużając, zaczynamy. Firma Natural Secrets jest to firma polska, która na rynku już istnieje jakiś tam czas, natomiast ja poznałam ją dość niedawno temu, właśnie dzięki tym balsamom do demakijażu. Pierwszym balsamem, który sobie zakupiłam, była ich nowość. Ja ten balsam zakupiłam na targach kosmetycznych w Warszawie na Ekocudach. I to jest micelarny balsam myjący len z drzewem różanym. Jest to produkt, jak już powiedziałam, który w ogóle przepięknie pachnie, to już swoją drogą. Natomiast on ma w sobie emulgator, czyli po jakby zastosowaniu tego produktu nie musimy już dodatkowo zmywać twarzy płynem do mycia twarzy, żelem do mycia twarzy, czy jakimkolwiek innym produktem. Dlatego, że właśnie on w kontakcie z wodą zmienia się w takie jakby mleczko, które świetnie po prostu zmywa nam makijaż. Ja już tutaj użyłam dość dużo, jak widzicie, pół słoika. Ja Wam mówię, może przeczytam, co tutaj producent o tym właśnie nowym balsamie micelarnym do demakijażu mówi. Jest to delikatny balsam do demakijażu twarzy i oczu. Został on stworzony z myślą o oczyszczaniu każdego typu cery. Skutecznie usuwa makijaż, również wodoodporny. Jednocześnie pielęgnuje skórę. Kompozycja olejów sprawia, że produkt działa odżywczo, nawilżająco i regenerująco, a skóra po jego użyciu pozostaje gładka i oczyszczona. Dzięki zastosowaniu delikatnego emulgatora produkt można usunąć z twarzy przy użyciu samej wody. No i tak faktycznie jest. Ja byłam trochę sceptyczna przy pierwszym kontakcie z tym produktem, bo nie wierzyłam do końca, że on tak się świetnie zmyje z twarzy. Natomiast naprawdę on się zmywa genialnie. Świetnie domywa ten makijaż, w 100% domywa ten makijaż, domywa go szybciutko. No i przede wszystkim cudnie zmywa się z twarzy. Ten balsam jest do każdego typu cery, także myślę, że sprawdzi się i u osób, które mają cerę suchą, i u osób, które mają cerę tłustą, mieszaną, dojrzałą. Naprawdę świetny produkt, polecam serdecznie, przepięknie pachnie, jest w 100% naturalny. Konsystencja jest dość taka zbita, on się zamienia w taki olejek przy kontakcie z ciepłem, ze skórą, przy kontakcie z wodą od razu się zamienia w jakby takie mleczko. No jest to coś naprawdę wow. On jest już robiony na podstawie naprawdę takiej azjatyckiej pielęgnacji, bo większość tych właśnie balsamów myjących azjatyckich właśnie jest emulgatorem. Tylko oczywiście ten ma o wiele, wiele lepszy skład, bo jest skład w 100% naturalnych, tamte azjatyckie niekoniecznie.
Także myślę, że i przede wszystkim o wiele, wiele tańszy, bo te azjatyckie kosmetyki są naprawdę bardzo drogie. Także tutaj naprawdę myślę, że warto zainteresować się tym produktem. Jeżeli chcecie też na przykład zacząć azjatycką pielęgnację, to myślę, że warto, bo naprawdę produkt jest bardzo ciekawym kosmetykiem. Jest oczywiście polski, także tym bardziej fajnie wspierać właśnie polskich producentów. No jest to coś wow, naprawdę. Powiem Wam szczerze, ja bym chciała, żeby ten balsam był bardziej popularny na YouTubie, żeby go dużo osób sobie przetestowało, bo no to jest coś naprawdę świetnego. Myślę, że niedocenionego, bo też może i nieznanego z tego powodu, że no to też weszło dopiero niedawno na rynek, ale ja na pewno będę o nim bardzo często mówiła, na pewno się nieraz pojawi w moich ulubieńcach, bo po prostu to jest produkt, który musicie spróbować, bo to jest naprawdę coś rewelacyjnego. I teraz przechodząc do dwóch pozostałych balsamów z tej samej firmy, ale z balsamów, które już chciałam porównać do balsamu czarszki, ponieważ są to zwykłe już balsamy do demakijażu, nie zawierające emulgatora, czyli takie, które po prostu zamieniają się w olejek, rozsmarowujemy sobie je na twarzy i później trzeba zmyć albo ciepłą ściereczką i dodatkowo jakimś produktem, albo od razu na przykład produktem, żelem do mycia twarzy, mydłem czy innym tam produktem, który używamy do mycia twarzy. I firma Natural Secrets wypuściła dwa produkty, dwa balsamy do dwóch jakby typów cery. Pierwszy to jest kremowy balsam myjący nagietek z mandarynką i rokietnikiem. I to jest delikatny balsam do demakijażu twarzy i oczu. Został stworzony z myślą o pielęgnacji cery suchej i wrażliwej. Skutecznie usuwa makijaż, również wodoodporny, jednocześnie pielęgnując skórę. Kompozycja olejków sprawia, że produkt działa odżywczo, nawilżająco i regenerująco, a skóra po jego użyciu pozostaje gładka i oczyszczona. I ten kremowy balsam myjący nagietek właśnie z mandarynką i z rokietnikiem, powiem Wam, że pachnie po prostu przecudownie. Tutaj mam taką malutką też próbeczkę, żeby sobie powąchać, przypomnieć. Powiem Wam szczerze, jest to taki bardzo świeży, właśnie mandarynkowy zapach. Mandarynkowo jakby słodki, ale bardzo, bardzo przyjemny. I powiem Wam, ja go używałam też bardzo często, bardzo długo i powiem Wam, że ja jestem z tego balsamu również bardzo zadowolona. Ja sobie też tym balsamem robiłam taki masaż twarzy, bo też można oczywiście nim sobie wykonać masaż twarzy przy demakijażu, czy nawet niekoniecznie, można rano sobie na przykład wykonać taki masaż. I tak, jeżeli bym miała ten balsam porównać do balsamu czarszki, to powiem Wam szczerze, że ja uważam, że ten balsam jest o wiele, wiele lepszy. Dlatego, że ja od czarszki miałam tą wersję taką pomarańczową, z pomarańczową etykietką i tamten balsam może nie był, ten zapach tego balsamu nie był może aż tak zły, ale on po czasie strasznie mnie drażnił. Powodował, że ja tego balsamu już coraz rzadziej chciałam używać, ja go naprawdę wymęczyłam tamten balsam. Jego konsystencja też nie bardzo mi pasowała, ponieważ ona była taka jakby bardzo, bardzo tłusta, poza tym powiem Wam szczerze, że ten balsam niekoniecznie domywał cały mój makijaż z twarzy, natomiast ten jest produktem bardzo skutecznym i tutaj myślę, że warto podkreślić to. On ma w swoim składzie naprawdę ogromną ilość przecudownych olejków, o wiele więcej niż ten balsam od czarszki, także tutaj ta pielęgnacja jest naprawdę wzmocniona. Skóra jest odżywiona. Ja uwielbiam ten balsam właśnie z tej serii z mandarynką, rokietnikiem. On jest naprawdę świetny właśnie do cery suchej, do cery dojrzałej. Jeżeli macie na przykład mamy czy starsze siostry, to myślę, że można też im polecić, bo naprawdę ta skóra po użyciu tego produktu nie dość, że jest mięciutka, nie dość, że same po prostu właściwości tego, jak się nim wykonuje ten demakijaż, to, że on świetnie usuwa ten produkt z twarzy, to jeszcze to, że możemy sobie z nim zrobić masaż i tak cudownie pachnie, że to jest po prostu aromaterapia. No ja jestem z niego naprawdę, jest w 100% zadowolona, bardziej niż z balsamu czarszki. Myślę, że warto się zainteresować, bo ten skład jest o wiele, wiele bogatszy. Balsam jest skuteczniejszy od tamtego. No i mamy tutaj też, tak jak oczywiście balsamy czarszki, mamy tutaj też do dwóch rodzajów cery. Mamy też tutaj drugi balsam, jest to seria właśnie awokado i rozmaryn z lawendą i to jest właśnie do cery mieszanej i problematycznej i ten balsam przepięknie pachnie lawendą. Ja go używam teraz właśnie w lato, bo on jest właśnie przeznaczony do takiej cery bardziej mieszanej
Uwielbiam go stosować właśnie w lato. On dzięki niemu też jakby łagodzę na twarzy wszelkie takie niedoskonałości, zaczerwienienia czy wypryski, które mi się pojawiają. On ma właśnie też takie fajne działanie pielęgnacyjne, łagodzące. Też oczywiście jest napakowany mnóstwem po prostu olejków, cudownych olejków. Także ja powiem Wam szczerze, ja jestem z tych produktów naprawdę bardzo zadowolona. Polecam Wam je serdecznie. Jeżeli używałyście balsamów czaszki, to myślę, że warto się zapoznać z tymi balsamami, bo pokochacie je tak jak ja. No cóż, mogę Wam więcej powiedzieć. Jeżeli będziecie gdzieś na targach, w tych właśnie kosmetyków naturalnych, to polecam sobie podejść do stoiska, bo tam możecie dostać też próbki takich, tych balsamów właśnie w takich pojemniczkach i sobie wypróbować, czy Wam te balsamy będą pasować, czy nie. Ja Wam powiem szczerze, jestem zaskoczona jakością tych produktów, ilością składników, które tutaj są w tych produktach, bo tutaj jest ogromna ilość olejków. I myślę, że w podobnej cenie bardziej warto kupić ten balsam, bardzo warto kupić te balsamy niż balsam czarszki, bo one mają o wiele, wiele lepsze działanie przede wszystkim pielęgnacyjne, a po drugie one mają o wiele lepsze działanie przy demakijażu. Szybciej robią ten demakijaż, dokładniej. Balsam czarszki nie do końca sobie radził z produktami wodoodpornymi, ten radzi sobie w 100% z produktami wodoodpornymi, jest przyjemniejszy w zapachu, w formule, jakby w konsystencji też. Także no w 100% polecam serdecznie. Jeżeli miałyście jakiś produkt właśnie z Natural Secrets, to dajcie mi znać, czy Wam się sprawdził któryś z tych balsamów. Ja polecam też inne produkty z tej firmy, bo tam naprawdę mają dość ciekawy asortyment. Na dole oczywiście będziecie mieć wszystko podlinkowane. Także dzięki bardzo kochani za uwagę. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się gorąco, buziaczki. Pa!